W ostatnich latach niewydolność serca przybrała formę epidemii. Jest to schorzenie, które rzeczywiście stanowi ogromny problem, zarówno społeczny, jak i ekonomiczny. Przypuszczamy, że na niewydolność serca w Polsce w tej chwili choruje około 1 000 000 osób i że w najbliższym okresie kilkunastu lat ta liczba jeszcze ulegnie zwiększeniu. Niewydolność serca, jak wynika z raportu opublikowanego dotyczącego epidemiologii i kosztów leczenia niewydolności serca w 2013 roku, który opracowany został w oparciu o dane z NFZ-u i ZUS-u, niewydolność serca była najczęstszą przyczyną hospitalizacji w Polsce i 2,5-krotnie częściej hospitalizowani byli właśnie pacjenci z niewydolnością serca niż chorzy z chorobami nowotworowymi. Stąd na pewno jest to ogromny problem. Zresztą nie tylko w Polsce, ale na świecie niewydolność serca jest postrzegana jako ten główny zabójca, który powoduje właśnie to, że rocznie w Polsce umiera 60 tysięcy osób z tego właśnie powodu. I gdybyśmy to przełożyli sobie na dni, to dziennie umiera około 160 Polaków z powodu niewydolności serca.